Siemanko do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku będziemy walczyć z spadającymi skrzynkami z nieba. Z tego powodu, że w dzisiejszym odcinku wraz z Bzykiem zmierzymy się w rywalizacji, kto uzbiera lepszy loot ze zrzutów w Minecraft. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Spokojnie, wczoraj było palionowo, będzie znowu, tylko dajcie mi czas, dajcie mi też nagrać coś innego. Nie można, ja wiem, że długo nie było palionowa, było po przerwie, ale spokojnie, wrócimy jeszcze. Tylko trzeba nagrać też coś innego. Ja po prostu lubię nagrywać co innego. I witam, Bzyku, halo. Halo, Szybson. Halo, witam, co tu się dzieje? I uwaga, Bzyku, słuchaj, dzisiaj zrzuty. Dzisiaj zrzuty, jak widzisz, tam już kilka zrzutów nam spadło. Mamy teraz aktualnie. Co tu się dzieje? O kurde, patrz. O nie, lecą zrzuty z góry, dobra, stary. Czas start w tym momencie, kto uzbiera lepszy lód, wygrywa. Ja tu mam jakąś skrzynkę, wezmę marchewę. I czy jest tu siodło? Nie ma tu siodła, stary, kurde. Tylko ze skrzynek? Tylko ze skrzynek, nie możesz nic nie możesz zrobić. Bazujesz tylko na tym, co wypadnie ci ze skrzynek. O kurde. Luźno, dobra, to w takim razie to ja tu... I na końcu walczymy na te rzeczy, co uzbieramy. No, ej, ale ja mam itemy teraz, dobra, ale się rozwalę, hopie, No nie mów tak, ja muszę uzbierać coś, dobra, tu jest jakaś skrzynka jeszcze. Teraz... Tylko z wioski nic nie bierz, bo widzę, że tam pobiegłeś do tej wioski. Nie możesz rozwalić żadnego bloku, wiesz o co chodzi. Ja wiem, ja tylko biorę z tych, biorę ze skrzynek, które spadają na mi na głowę, więc nie martw się. Dobrze. Tutaj. Patrz, tak samo jedzenie, wszystko trzeba uzbierać z tych skrzynek, bo ja już na przykład tutaj coś tam mam, ale niewiele. Okej, są... Oczywiście, jeżeli trafi ci na przykład jajko krowy, bo mi się na przykład teraz trafiło. A nie, to jest jajko rozbójnika, to jednak nie. Ale jakby ci się trafiło jajko, to możesz je postawić i oczywiście zniszczyć tą krowę. Ale jeżeli jakaś krowa stoi wolno stojąca, taka wiesz, że stała, to nie możesz. Jasne, dobra, mam tu owce, wezmę wyro. Ej, a robimy jeszcze coś takiego, mam jeszcze lepszy pomysł. Na koniec robimy jeszcze domek. Kto zrobi lepszy domek, ten wygrywa jedną konkurencję. Tak, z tych itemów, bo mi się podobają te itemy. To będzie fajnie wyglądać. No dobra, można coś takiego zrobić. Dobra, super. Ja powiem ci szczerze, że będę cię na odległość robić, to już ci teraz mogę powiedzieć. Tak, dobra, ja wygram konkurencję domkową, więc siema. A, okej, no to... Dwie konkurencje, jedną wygrasz, ty drugą, ja może być. Zobaczymy. Dobry podział. Dobra. Powiem ci, że ja mam mocno średni zarzut. Jeśli chodzi o bicie się, to mam mocno średni. A jeżeli chodzi o robienie domku... Ja w tym momencie dostałem, kurczę, końcowy item, chłopie, to już jest koniec, ja wygrałem. Bo ja cię na czas robię, w tym momencie z tym itemem. O nie! Wiesz co mam? No nie rób tak, nie wiem. Mam 7 bloków bedroka, ja się nim zamurowuję i jest koniec po prostu, wiesz. Dobry jesteś ty. Umatko, dobra, ej siema, dobra, ja wygrałem teraz. Nie powiem ci co mam, ale powiem tyle. Jeżeli masz to w ekwipunku, to nie umrę. Jeżeli masz to w ekwipunku, to nie umrzesz. No. O nie, totem nieśmiertelności masz, ale długo myślałem nad tym, przysięgam. Dobra, no to będzie ci... O kurde, oj. Powiem ci tak, jak nie masz żadnej zbroi, to leżysz, mam netherite'ową siekierę, nie? O kurczaki, no dobra, to jest nieprzyjemne, dobra. Ale powiem ci, że sytuacja jest tak na tyle nieprzyjemna, że ja w tym momencie muszę zrobić taki trik, że ja muszę tą skrzynę, bo tu jest więcej tych sikier, muszę ją zamurować, żeby się nie mógł znaleźć. Żebym nie miał, dobre. To jest dobre, też powiem ci szczerze, że tutaj pomyślałem w ten sam sposób, też nie dostaniesz tutaj czegoś, co powinieneś tutaj dostać. Na przykład właśnie totemiku, więc siema. Więc ja już wszystkie totemiki wziąłem, zobaczymy, kto będzie lepszym totemiarzem. Ja się tutaj zaczynam piękny dom budować, czekaj, mam te itemy wszystkie, no mam jakieś itemy. Ja ci powiem, że ja jakiegoś kurczę dostaję w tym momencie wylewu z tym zamurowaniem tego, mi to nie wychodzi, dobra, zamurowałem to jakoś. Ja mam tych, co jest, dlaczego ja mam tak dużo tych siekier? Co jest, ja wziąłem tylko jedną, Matko! O kurde, ale mam, dobrze, to jest to, tego mi trzeba było. O nie, Szybsa, boję się, co tam będziesz miał, ale wiesz co... Powiem ci, ja robię tu speedruna niczym Tobiasz, Dream i kurde, wszystkie razem wzięte. Mówisz? No dobra, no to ja się boję, teraz ja czekam. Natomiast ja, nie wiem, pokonam cię przynajmniej w... ale itemy, dobra, fajne itemy, no podobają mi się, moje przedmioty nie są złe. O kurde, mi teraz beznadziejny lód się trafił. Co? Ej, dobra, fajne te itemy wpadają, weź sobie tego... Nie mów tak nawet. Nie, dobre itemy wpadają, nawet zenchantowane ci powiem, serio. Co? I ty masz zenchantowane rzeczy? No. Nie, to się nie dzieje, naprawdę.
Powiem ci szczerze, nawet bardzo dobre rzeczy to ma, rzeczy, to nie jest szart. Dobra, mam w końcu porządny item. Masz? Dobra. O kurde, zaklęte książki, ale nie wiem na co. Czekaj, to było F3H? Nie, F3G? Kurde, F3... na czym było to? Nie pamiętam, to ja, ale wiem, co chyba chodzi. Zrobić. A ja muszę mieć chyba czat włączony, żeby to zrobić. F3H? Ukryte? Widoczne. Ale nie, to są zaklęte książki i ja nie wiem, stary, na jaki enchant są. Nie pisze nic. Nie pisze enchantu, jest nieznany. Okej, okay, no dobra, no to w takim razie... To trudno. No, zdarza się, czy żeby to powiedzieć, trudno. Dobra, stary, ja nie wiem, ile mamy czasu w ogóle na to, bo tak w sumie nie powiedzieliśmy. Powiem w ten sposób. No to dobra, to możemy teraz powiedzieć. Ile chcesz czasu, Szczypek? Dam ci tutaj, tylko może... No ja myślę, że jeszcze tak, czekaj, ja nagrywam 5 minut, to myślę, że jeszcze 5 minut i tak, lecimy tak, z koksem. Tak, myślę coś takiego, 5 minut tutaj i tego. I wtedy kończymy otwieranie skrzynek. A potem jakiś budowlany challenge. Albo i nie, bo już coś czułem. Nie mam tutaj itemów na budowanie jednak. Już wywaliłeś je, wolałeś postawić wszystko na walkę. Tak, już takie dobre itemy mam. Nie mogę pozwolić, żebyś wziął, wiesz. Też są za mocne po prostu. Okej. Nie da się ich przeoczyć tutaj. O co, ile ciastek! Chłopie, ja dostaję tutaj te kaski, kurde, tych, jak to się nazywa? Tego żółwia takie, że mogę pod wodą oddychać. Aha! To jest dobre, to jest masy. O kurde, ile tu jest skrzynek! O kurde, ja tu akurat mam wszystko. I co? Ty, ale powiem ci szczerze, nie wypadł ci żaden zenchantowany przedmiot. Mam na myśli... O, diament nawet! O, ale łatwo, siema. Tylko nie mam drewna. Nie mam drewna ani jednego. A czekaj, miałem gdzieś drewno. Mówisz, że mi nie wypadło mi co? Zenchantowany przedmiot czy nie wypadł? Nie miałem nic zenchantowane jeszcze. Ciekawe. A co ci wypadło zenchantowane? No, mieczyk, ale jaki ci nie powiem. To się mocno? Chyba, o kurde, nie. Ale dobra, a powiedz mi, jak wygląda sytuacja ze zbroją u ciebie? A no tragicznie, mam tylko netherite'owy na pierścik. No a ja mam prawie całą, tylko buty potrzebuję netherite'owe jeszcze. Okej, okay, no to wiesz, coś za coś. Coś za coś, no. Jeden kurczę tutaj i zyska, drugi tam, no. Że tak to ujmę. Patrzę, czekaj, już jest. Nie, powiem ci, że jest, no właśnie, no to jest kolejne utrudnienie teraz. Ale widać te skrzynki teraz fajnie, jak spadają z nieba. No niby prawda. Kurczę, powiem ci, jest mocna lipa, jeśli chodzi o właśnie zenchantowane rzeczy. A czy nie, ze spaniem to akurat nie mam problemu, ale jak masz wyrko, to możemy kimnąć, bo ja mam też. Wiesz co, nie, ale mam za to koło siebie owce, tylko bym tutaj łamał challenge, więc... No dobra, może złamać challenge dla tego momentu. Nie, dobra, to tego, to... Albo, o, mam, dobra, mam mi dobre itemy, dobra, to idź spać, a ja tego, ja po prostu... Dobra. A, wyszedłeś z gry, okej, rozumiem. Tak, wyszedłem z gry, po prostu powiedz, jak będzie dzień i ten, siema. No jest już, może. Dobra, być. super, dobra, wchodzę, żeby tutaj nie przedłużać. I lecimy. I nam zostało czasu, Szczypek, bo ty ja masz czas... Księgę wiedzy mam, chłopie, co to jest? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, co ona daje, totalnie nie mam pojęcia. Dobra, powiem ci, że zostało nam 2 minuty. 2 minuty nam zostało do... No. Malutko, pomocy! Szybko! No ale wiesz co, oj, nie wiem jak... Co? Dobra, ale teraz znajduję netherite'owe rzeczy same, nie? Mam bo ty pewnie doszedłeś do tych moich skrzynek, bo ja ich nie murowałem wszystkich, bo to by za długo mi zajęło. No, nie, my w ogóle chyba gdzie indziej jesteśmy, coś mi się wydaje, wiesz? Znaczy nie wiem, czy ty w drugą stronę poszedłeś, czy nie, ale... Tak, ale powiem ci szczerze, w sensie, czy ty masz jakąś, powiedz mi, masz jakąś magiczną tutaj, nie wiem, sposób na zabicie? Mam... No, tak. Po prostu sklepię cię i tyle. A, sklepiesz mnie, oj, to jest jedyny, to jest jedyny plan. Jeżeli masz za dobre itemy, to będzie ciężko, a aczkolwiek... O matko, dobra, nie, to jest koniec! Ej, co? Ej, w ogóle jakie itemy tutaj są w tych skrzynkach? Dobra, nie, to jest powalone, ja dostaję takie, to jest tak opes, nie wiem, rzeczy, jak gdybyś zobaczył, byś się popłakał, naprawdę. O matko, no ja już płaczę na samą myśl. O dobra, mam buty lepsze niż miałem. To jest już lepiej. Ale ani razu nie miałeś enchantowanego przedmiotu. I co to są w ogóle za itemy, stary, wypadają z tego? To powinno być zakazane w Minecrafcie, żeby coś takiego wypadało. Patrz, czekaj. Co to daje? Matko. To jest... Ja nie wiem. Structure Void, stary. Wiesz, co to jest? Nie wiem. No to teraz ci pokażę przedmiocik. Kurczę, ale powiem ci, że chciałem mieć ten. Nie mam strzał żadnych. Mam kuszę i łuk, a nie mam strzał. No jest, kurde, lipa. Tak, ale wiesz co, bo jeszcze sobie ta kusza jest... O, mam zenchantowaną rzecz, ale to jest żelazny miecz i nie wiem, czy lepszy jest enchantowany żelazny. A tobie nie pisze? Ja, co? Niezniszczalność 1, to nie jest wcale jakiś taki wybitny. A, no to słaby wręcz bym powiedział. No, o, dobra, w końcu jest jakaś porządna rzecz tutaj.
Power me with diamonds, byku. Dobra, muszę tutaj diamentowe sobie. Dobra, powiem ci, że tak, musimy się zbierać, bo już w tym momencie minął czas nam, nie? Więc jakby już zbierajmy się do punktu zbioru, dobra, w którym byliśmy i tam... Okej. Pamiętasz może, gdzie zaczęliśmy? Prze tam koło wioski? No ja pamiętam, jak tam wrócić. A ty nie? No, myślę, że tak. Nie, ja pamiętam. Ja bym wrócił. Kurde, dobra, mole, jechacie słone. Dobra. No, myślę, że przegram. Myślę, dobra. Że na pewno. Tak, dobra. Zobaczymy. Myślę, że jestem tego przekonany. Oj, no dobra, to nie. Koniec otwierania skrzynek! Simpson, nie otwieraj skrzynek więcej. Bo to ja coś czuję, że tutaj. Debug stick? Dobra, ale czekaj, debug stick, co to jest? Coś zepsuje świat, nie? Nie wiem, no to nie używa jak debug stick. Jak masz debug sticka, to nie wiem, co on może zrobić, szczerze mówiąc. Dobra, czyli co? Czyli ja już lecę w tamtą stronę. Jeszcze po drodze sobie otwieram jakieś skrzynki, też co otwiera, jak będziesz tam iść w tamtą stronę. Aha. Ale ja już widzę, że tutaj nic lepszego chyba nie dostanę. Ja mam kupsko. Całe kupsko, cały czas. Nie mam nic, jakiś strzał. O, chyba, czekaj, wiem, gdzie chyba byłeś. Ale że ja cię kręcę, posłuchaj mnie, taki miecz mi wypadł. A tu, ja myślę, że jakbyśmy poszukali, mieli więcej czasu, to z tego wypadają takie przedmioty, że naprawdę by cię tutaj położyło. Złożyłoby cię, bo ja możliwe. Naprawdę... Ja wiesz, ja szczerze ci powiem, że szukam, kurczę, i tylko o tą jedną rzecz już mi tylko chodzi. Żeby znaleźć wiadro z lawą, ale nie da się. Nie mam, kurde, nie da się znaleźć wiadro z lawą. Miałem wiadro z Salomonem. Ja też, to tak, i to sobie zabrałem, nie, ale... No, ja tak, się też tak. No, dobra, to co, to idziemy, dobra, to już koniec otwierania skrzynek już. No, dobra. Też już lecę tam w tamtą stronę. Już i tak idę, teraz przechodzę koło skrzynek, które już otwierałem, więc... Nie będę ich po raz kolejny otwierać. Dawaj, chłopaku, zobaczymy, jaki będziesz uzbrojony. Uzbrojony chleb. Dobra, no ja jestem ciekaw, gdzie ty jesteś, ja już jestem tutaj w tym miejscu. No ja lecę, czekaj, jestem tutaj, czekaj, chyba zaraz się zobaczę. Ja jestem koło tej wioski w tym momencie. O, to widzę cię, szypek, za tobą, halo. A tu, dobra. Okej, czyli uwaga. Widzę, że jest, dobra, czyli tak. Dobra, zanim zaczniemy jakąkolwiek walkę, to co to jest? Nie wiem, weź to zobacz co to jest. No, ja nawet nie wiedziałem, że taki item istnieje. Pusta struktura, a to nie chcę tego. Dobra, i teraz tak, walczymy w tym miejscu. Tylko zanim co, to mówimy sobie, co mamy? W sensie, co mam. Albo nie, dobra, kurde, nie mówimy, po prostu walka. Nie, nie mówimy, słuchaj. Czekaj, walczymy, tylko daj mi się 30 sekund na ogarnięcie ekwipunku, dobra? Dobra, to jest dobry plan, ja też sobie wyczyszczę. Żeby wyczyścić i ten, i ewentualnie coś tego. Okej. Dobra, tutaj tego nie chcę. O matko, dobra, no jest stresik, jest, powiem ci szczerze, stresik. Ale co mam ci powiedzieć, no nic, no. No dobra. Ja w sumie... Dobra, ja w sumie tutaj wyczyściłem, to... no. Powiesz? A ja myślę, że chyba też, czekaj. Kurczę, boję kurczę, się. Kurczę, ja nie wiem, czy lepiej walczyć siekierą, czy mieczem? Go, a jaki masz miecz, jaką siekierę? Netherite'owy i to. A, no... No niby siekiera, wiesz co? Obrażenia siekiera... większe. Siekiera obrażenia ma większe, dobra. Tak, i ty będziesz na tarczy przecież używać cały czas. Dobra, lecimy, czekaj, wyłączyć te skrzynie czy zostawić, które spadają tutaj na dół. Wyłącz, możesz wyłączyć, to nie jest nam potrzebne. Aczkolwiek one niespecjalnie też przeszkadzają. Dobra, wywalam, już nie mam komendy, ale dobra, tu. Dobra, no to let's go. To let's go. 3, 2, 1, dobra, gotowy jesteś, dobra, dawaj. O kurde, ty co masz miecz jakiś? O kurde! O, no to dobra, koniec po twojej tarczy, słuchaj, ja tutaj nawet. Dobra, lecisz, zaraz ci zniszczę ci tę tarczę twoją, kochaną. O nie, ale dobra, ty niezłe ciosy walisz, no, niezłe ciosy walisz tą tarczą dużo ciosów. Ej, nie pomyślałem o tym, ta tarcza jest mega OP w sumie. Ja cię kręcę, dobra, czekaj, zniszczę jakieś. Aby nie, poprzyjemy, że mam totem. Właśnie, mam totemik, sorry. Mam totemik, więc to się ma. Dobra, ale cię nawalam, sklepię cię szczycą, niestety. Też masz totemik, dobra. Spoko. Oj, ty, pój totemik, hop! Ja cię kręcę, a czekaj, a ty masz od razu, jak... Czekaj, co się stało? No. Dobra, tak. Ja mam kilka. A, dobra, ja wiem, ale ja bo nie wiedziałem, bo ty masz jakby z bomby, to by się zakłada z bomby. Nie, ja zrobiłem na F, bo jest taki skrót. Aha, taki skrócik, no, to jest dobre. Dobra, myk, bo ja to muszę z bomby wymienić i to może być nieprzyjemne. Dobra, myk. Ej, dobra, nie, tak, zaraz skończy mi się ten. Skończy mi się przecież mój kochany, jak się nazywa? Mieczyk zaraz, no. O, ty co, nie uciekniesz już! Co, próbujesz to uciekać, nie uciekniesz teraz. Dobra, patrz, ja jem, hopie. Pyk, chyba. Pyk. Kurde, no. Pyk.
O nie! O nie, czy zwalił złote tego, jak to się nazywa? Zwalił szypuś tutaj water bucket. Aaa, szypuś! O nie, ty masz, tutaj... ten miecz tu jest przepotężny, co jest kurde? Znaczy, to nawet nie to, że jest przepotężny, ale mam te 5 koks jabłek. Jabłek no trzeba. No dobra. To wiele wyjaśnia, ja nie mam takich kurde tutaj. Siema! Siema! A mi się już zaraz skończy ten miecz, miałam mniej niż połowę już go. O matko, czekaj, dobra, zjem sobie jabłko nocza, czekaj. Jabłko nocza, dobra. I zaraz możemy się nawalać. Ale tu jest ciemno, weź tu oświetl. O, będziesz oświetlony szczypek. Tutaj. No. Nie, ja nie chcę oświetlać. Nie chcesz być oświetlony. To mnie dodatkowo bije. No dobra, czekaj, to zaraz... No kurde, ileż można się walić? Dobra, teraz będziesz oświetlony. O kurde, co jest, zostaw. Masakra, ty. Dobra, walę cię. O, dobra, zginiesz też. No nie zginiesz jeszcze. Ej, dobra, ty jesteś mocny, co? Co? To jest mocny. Mocny jesteś, szczypek, no długo się trzymiesz. Ile masz totemów, słuchaj? 5 jeszcze. Ile ty masz totemów? Co? O nie, no to my się będziemy bić do końca. Dobra, no trudno. Bijemy się, szczypek. O nie, gdzie ty jesteś? O tutaj, dobra, ja chcę zjem normalne jabłko i zaraz muszę sprawdzić tylko. Dobra, mam. Dobra, przecież szczypek. Pyk. A nie, czekaj, mam wszystko, bo ja nic nie widzę, cholera, tu jest tak ciemno, że ja cię kręcę. Weź sobie może czekaj, może weź sobie. Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę, matko. Chodź, wyjdziemy, czekaj, wyjdziemy stąd, bo tu jest tak ciemno. Ale ja tu was z bombami się teraz nawalam, kurde. Aha! Dobra, to chodź, wyjdziemy stąd, to szybko, wyjdź z tego, albo tepnij się zaraz do mnie i tak. No to teprę się, ale to jest trochę już nie fair, bo my, kurde, przerwaliśmy jakby walkę. O, no to mówisz, że mam tam wracać do ciebie, no dobra, tylko będzie trochę ciemno, no, bo ty, nie wiem, jak tobie, jak... Dobra, wywalone, dobra, chodź tu, gdzie ty jesteś, widzę cię. Dobra, nie, niech nie będzie, no, masz rację, chodź, gdzie ty jesteś, jakby... Taś, cip. Tu, szczypuś, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? No ty się ukrywasz cały czas. No nie, nie ukrywam się, biegam po tej kopalni. No ja jestem przy wyjściu, jestem jakby przy wyjściu, tam gdzie się zaczęliśmy bić, no. Ale ja się w niej troszkę zgubiłem, nie wiem gdzie jestem. No właśnie, no to ty się zgubiłeś, a nie ja, no bo ja... widzę cię. O, widzisz mnie? Dobra, to dawaj, to super. A widzisz się też, no dobra, dawaj. A to jedziemy sobie po... Okej, dobra, dawaj. O, ty, aha, ale ty miałeś to ten kino, nie wydaje mi się. Chodź się pójść, grasz tutaj nie fair, grasz tutaj ciemno, myślałeś, że mnie zabije za to takie rzeczy, co? Tutaj, oszukista. Dobra. Tak wygrasz. Dobra, zobaczymy, nie no, co ty, ja wygram. To paliło. No ty masz jeszcze totem, kurde, no to jest nienormalne. Ja mam jeszcze, okej, czekaj, ups, muszę sobie totem założyć, no to zaraz, no, No ile ty tych potem masz? No nie! Kurde, ale miałeś ich o wiele więcej niż ja. No nie, no dobra, walka była zacięta. Ale, no, co cię uratowało? W sumie, ile to temu? Szypek, wow. To była moja walka. Co? I ty tyle miałeś jeszcze totemów? O, tyle totemów miałeś. To nie byłem w stanie wygrać tego, jak ty miałeś takie kurde itemy. No dobra, no i jeszcze te... I co cię uratowało? Te jabłka, kurde, te najlepsze tak, na świecie. Tak, te noczowe, ja myślałem, że też masz jakieś te... Nie, ja miałem tylko te złote, ja nie znalazłem nic lepiej. No ale dobra, w sensie podobał mi się bardzo odcinek, szczerze mówiąc, były jakieś emocje. I chciałem, no myślałem, że wygram, bo miałem dobre itemy, ale widzę, że też ci się udało dobre uzbierać. No ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, chcecie kolejny odcinek taki może z walczenia w ten sposób, no to zostawcie koniecznie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do Bzyka na kanał, tam również koks odcinki. I widzimy się na następnym. Pozdro, cześć, pa pa!